Siemanko wszystkim, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z gry Euro Truck Simulator 2. Dzisiaj będę transportować zboże, a dokładnie mówiąc pszenicę, więc mamy tutaj taki transport tak jakby żywcem wyciągnięty z farminga, w sensie jaki mógłby być, no z tym, że farmingu nie będziemy mieli dokładnie takiej samej lub też podobnej naczepy, czy też ciężarówki Volvo. W sensie oryginalnie, być może w modach dałoby się znaleźć coś bardzo podobnego. Być może i wtedy mielibyśmy farmingu niemalże dokładnie taki sam zestaw. Dobra, no to jedziemy ze zbożem. I kurczę, czerwone już od razu. Więc tak, zanim przejdę do rzeczy standardowej, czyli do tematów zadawanych przez was w komentarzach, to chciałbym jedną rzecz od razu na samym początku ważną ogłosić. Otóż ten właśnie gameplay, który oglądacie, jest ostatnim gameplayem z ETS-a 2. W sensie nie takim ostatnim w ogóle, bo ktoś zaraz powie: ej, zaraz, co? Zaraz, nie będzie już więcej ETS-a 2 na kanale. Dobra, może trochę źle to powiedziałem, mogłem niektóre osoby wystraszyć. Chodzi o to, że zapowiadałem niedawno, że będę chciał na trochę sobie powrócić do American Truck Simulatora, bo po prostu już trochę za tą grą zatęskniłem i też za mapką USA, więc chcę teraz do niej na trochę powrócić. I na czas tego powrotu po prostu tymczasowo zawieszam serię z ETS-a 2, bo raczej nie będzie mi się chciało nagrywać jednego i drugiego naraz, tylko jak już to tylko jedną z tych dwóch. Czyli ten odcinek właśnie jest ostatnim z ETS-a 2, w sensie zawieszę tę serię na trochę, w sensie na czas tego powrotu do krótkiego raczej powrotu do ATS-a, który podejrzewam, że będzie trwać tak, nie wiem, góra 3 miesiące, słuchajcie, ale chcę też trochę w tego ATS-a pograć i tym samym co nieco od ETS-a 2 odpocząć, więc to jest właśnie ostatni odcinek przed zawieszeniem serii z ETS-a 2, czyli ATS powinien się pojawić za tydzień właśnie zamiast ETS-a 2 w sobotę, ale nie wiem, słuchajcie, czy się pojawi, czy być może za tydzień nie będzie odcinka, tylko tak, być może dopiero za dwa tygodnie się pojawi ATS, więc uprzedzam, że może się pojawić w następną sobotę już odcinek z ATS-a, ale nie musi, bo nie wiem, słuchajcie, czy sobie w ogóle od tego jeżdżenia jakąkolwiek ciężarówką nie odpocznę, chociaż te dwa tygodnie, nie wiem, słuchajcie, zobaczę. Może być, może nie być, jest szansa pół na pół, tylko od razu uprzedzam, że jak nie będzie w przyszłym tygodniu na przykład, może nie być odcinka, to żeby ktoś się nie zdziwił czemu, tylko teraz od razu uprzedzam, że może nie być, jeszcze nie jestem pewien. Okej, no to sprawy organizacyjne mam już za sobą, więc w tym odcinku żegnam się na trochę, na parę miesięcy z ETS-em 2, ale nie ma takiego chyba smutku, bo ja naprawdę, słuchajcie, już trochę zatęskniłem za tym ATS-em, mam nadzieję, że wy również. Okej, to przejdźmy, słuchajcie, do tematów, chyba mam, nie, mam dwa czy coś takiego, jeden mam spod poprzedniego odcinka, bo się nie zdążyłem wypowiedzieć, ale to może później, bo najpierw mam, czekajcie, tu mogę jeszcze wznowić, najpierw mam temat od widza o niku Cytrynek, jak to czytać, Cytryneku, cholera wie, dobra, on zadał temat jeden, ale są tak jakby w nim zawarte trzy różne tematy, w sumie takie dosyć ciekawe, więc może się najpierw wypowiem na te, które krócej mi po prostu zejdzie, czyli, no tu już czekajcie, muszę zatrzymać, jaką następną ciężarówkę zamierzasz kupić? I to jest w sumie coś, co się często przewija w komentarzach i dzisiaj odpowiem tak zbiorczo. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, jaką następną ciężarówkę chcę kupić, bo tak naprawdę to dopiero co niedawno kupiłem o tę tutaj ciężarówkę, więc no nie planuję na razie kupić jakoś szybko kolejnej. To nie jest farming, gdzie ja tam sobie co parę odcinków, co parę naście kupię nowy ciągnik, bo tam jest ich o wiele więcej, a tu tych ciężarówek jest no trochę, no mało w tym ETS-ie 2 łącznie, tak naprawdę, jak na tyle lat istnienia tej gry. Być może, jeżeli zostanie dodana do gry jakaś nowa ciężarówka, co się raczej prędzej czy później stanie, to po prostu najbardziej prawdopodobnym jest, że to właśnie tę nową będę chciał kupić, jakaby nie była, ale po prostu nowa, żeby była, więc to jest chyba najlepsza w sumie odpowiedź na to pytanie, czyli nie wiem, jaką kupię, ale raczej jeżeli już jakąś, to taką, która wyjdzie do gry jako nowa, o. Więc to w sumie tak zakończę ten temat, dalej jedziemy temat od tego samego właśnie widza, czyli czy planujesz nagrywać jeszcze jakąś inną grę? No kurczę, oczywiście, że planuję, też się tego typu pytania zdarzają, jaką chcę następną grę nagrywać na kanale, w sensie
bo to pytanie jest tak skonstruowane, czy jeszcze jakąś w ogóle będę chciał inną, czy planuję jakąś inną w ogóle nagrywać. No tak, słuchajcie, na pewno, tylko chodzi o to, że nie mam aż tak mocno rozplanowane, co ja bym chciał nagrywać, bo nie za bardzo lubię tak planować, bo zdarzało mi się często tak, że sobie kiedyś myślałem, o, tę grę, myślałem o jakiejś tam grze losowej, myślę o, no, kurczę, ją to raczej bym na kanale chciał nagrać, no raczej będę ją nagrywać, a później tak na przykład trochę pograłem w tę grę, czy minął trochę czasu i sobie myślę, no nie, może jednak nie będę jej nagrywać, więc nie wiem, po prostu, słuchajcie, nie mogę dostarczyć wam takiej listy teraz gier, które raczej na pewno w przyszłości na kanale się pojawią, bo póki nie jestem tego na 100% pewien, to nie lubię po prostu mówić, bo może się później to ostatecznie nie stać. Ale no w sumie jedyne, co wam mogę powiedzieć, to, że American Truck Simulator się pojawi niedługo na kanale, po wielu miesiącach nieobecności, więc to na pewno. No i w sumie być może coś z Call of Duty Modern Warfare będę chciał, słuchajcie, kombinować, bo mi się ta beta podobała, z bety wrzucałem w sumie materiał ostatnio na kanał. I być może z tej gry coś się nagra, zobaczę, słuchajcie. Jeszcze się zobaczy, może jakaś inna gra mi się akurat po drodze spodoba, więc nie mogę takiej dokładnej listy dostarczyć, poza tym ATS-em i być może Modern Warfare. Dobra, i teraz trzeci i ostatni temat od tego samego widza i jego zostawiłem na koniec, bo być może jest to najbardziej obszerny. Nie, czyli... czekajcie, może przeczytam bez zatrzymywania gry. Kador, grałeś kiedyś w Fortnite albo słyszałeś o nim i czy zaczniesz go nagrywać? Od razu... o, czekajcie, ja tu jakąś myszkę ruszyłem. Od razu odpowiadam, że nie zacznę go nagrywać. Więc to w sumie najszybsza odpowiedź. Ale owszem, słuchajcie, grałem w Fortnite'a. Ale nie, żebym jakoś mocno się w niego zagrywał. W sumie z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest taki powód być może główny, to nie przepadam ja za formatem, za rozgrywką, za trybem rozgrywki, jakim jest Battle Royale. No, wielu graczy to po prostu uwielbia, dla nich to jest najlepszy możliwy multiplayer, świetnie się tam bawią, a ja po prostu za tym jakoś nie przepadam. Ja lubię taki multiplayer, jak jest w trybach, które oferuje na przykład taki Battlefield, jak oferuje, nie wiem, jak właśnie Call of Duty, na przykład te Modern Warfare, nie wiem, Rainbow Six Siege, ale nie Battle Royale, no nie przepadam za tym. Trochę pograłem w te różne gry, grałem w PUBG'a, grałem w Apexa i w sumie chyba, być może dla mnie osobiście Apex to jest chyba najlepszy Battle Royale, w jaki grałem. Tak prywatnie, w co jeszcze grałem? W ten tryb Battle Royale w Call of Duty Black Ops 4, w Battle Royale w Battlefield 5, jak on się nazywał, Firestorm bodajże? Ło! Wow, awaria silnika. A no tak, słuchajcie. Bo ja, jak robiłem chyba z dwie czy trzy trasy poza odcinkiem, to słuchajcie, raz się tak zagapiłem, że tak przydzwoniłem w barierkę, no, że moja ciężarówka jest ponad chyba 10% zniszczona, więc trzeba będzie mnie za jakiś czas na pewno naprawić. No, jak już się robiłem awarię, to tak. Czekajcie, w jakie jeszcze tryby Battle Royale grałem? Teraz to już nie pamiętam. A, w tym, co był do CSGO, też ten tryb Battle Royale grałem sobie. No, ale to chyba najkrócej z tych wszystkich tutaj wymienionych. No, być może coś tam jeszcze, słuchajcie, było. Ale raczej, skoro o tym zapomniałem, to raczej to nie było po prostu tego warte. Wspominania, pamiętania. I, no, mówię, Apex chyba był najlepszy. No i grałem też w Fortnite'a, słuchajcie. Z tym, że ja w Fortnite'a to zagrałem już jakiś czas po tym, jak był ten cały boom na tego Fortnite'a, po prostu, kiedy on już był mega popularny. To mimo... od razu, kiedy on stał się taki mega popularny, to go nie ruszyłem, słuchajcie, ale tak po jakimś czasie mówię, dobra, słuchajcie, ja może spróbuję sobie zagrać w tego Fortnite'a. No i tak pograłem sobie, słuchajcie, z parę godzin, 10 na pewno nie przekroczyłem. No i... o, znowu awaria silnika, cholera jasna, będę musiał czym prędzej tę ciężarówkę naprawić, chociaż teraz to i tak nie będę nim jeździć, bo będę w ATS-a grać, ale... no ale trzeba będzie to zrobić. No, pograłem nawet 10 godzin, chyba nie miałem w tym Fortnite'cie, tak trochę, słuchajcie, sobie pograłem i tak... no nie chciało już mi się później do tej gry wracać. Jak raz włączyłem, to już później jej nie włączyłem, więc no... po prostu... po pierwsze, bo nie lubię aż tak mocno Battle Royale. Po drugie, bo ta stylistyka Fortnite'a aż tak mocno mi nie przypadła do gustu. No bardziej, o wiele bardziej mi przypadła na przykład ta stylistyka i mechanika Apexa, dla przykładu. Nie mówię, że grało się źle. Nie powiem, że to jest, słuchajcie, bo wiele osób uwielbia Fortnite, bo jest to, słuchajcie, ludzie są podzieleni. Wiele osób uwielbia Fortnite'a, kocha tę grę i tak dalej, a część osób jej nienawidzi. To jest dla nich jedna z najgorszych gier po prostu. No, jest, no ciekawe w sumie,
jak wymyślicie. Dla mnie nie powiem, że to jest jakaś zła gra, naprawdę. Trochę może nie rozumiem jej fenomenu. Mi się jak średnio podoba, ale no nie była jakaś zła. Tak całkiem spoko mi się grało, ale dłużej mi się po prostu nie chciało. Też przez tę właśnie stylistykę, tam nie lubię aż takich przekolorowych rzeczy w jakichś takich grach. No nie przepadam, po prostu nie przepadam, więc to też mnie trochę odtrąciło ostatecznie. No ale nie powiem, że to jest jakaś naprawdę zła gra, bo grało się całkiem spoko, ale to nie dla mnie. I nagrywać na pewno, słuchajcie, na swoim kanale tej gry nie będę. Oj nie, co to nie? A czekam, aż zostanie dodany Battle Royale w Farmingu. Nie no, to była beka, słuchajcie. Battle Royale w Farmingu. Ja pierniczę, jakby to miało wyglądać, bo wiecie, do tylu gier zostało to już dodane i jest nadal dodawane, że no kurczę, ciekawi mnie to bardzo. W Farmingu nie, chyba nie da się tam zrobić, no nie wiem, może jakby się chciało, chociaż oni tam teraz idą w ten e-sport bardziej i stworzyli tę ligę Farming Simulatora, więc chyba, że zrobiliby taki żart jakiś na Prima Prilis właśnie Battle Royale w Farmingu, nie wiem. Kto pierwszy zniszczy komu ciągnik? Kurde, no nie wiem, no... To byłby chyba dobry żart jakiś na Prima Prilis. Dobra, słuchajcie, no to zakończę może ten temat Fortnite'a, bo ja już tam nie mam za bardzo... Oj, wyprzedzę was tutaj, bo za bardzo już chyba nie mam o czym gadać. O, ja wyprzedzam, a tu zwężenie, cholera jasna. A nie, dobra, czekajcie, może jakoś przyjadę tędy. O! Moment, nie noż, kurde, myślałem, że zdążę tutaj zjechać. No i kolizja i 16% uszkodzenia ciężarówki. Oj, wizyta w warsztacie to teraz jest już po prostu konieczna. Cholera jasna. Dobra, to być może przejdę do... Chyba jeszcze ten temat, słuchajcie, mi został, na który się nie zdążyłem wypowiedzieć w poprzednim odcinku, taki filmowy, słuchajcie, ale to jest po prostu o filmie, który naprawdę bardzo lubię, czyli temat od widzowniku Mów mi Patryk, dobrze Patryku, czyli lubisz film Nietykalni z 2011 roku. O, to jest, słuchajcie, naprawdę, to jest francuski, słuchajcie, film, w 2011 roku on wyszedł, kurde, już tyle lat temu, masakra, miałem wrażenie, że trochę jest to jednak nowszy film. To jest taki francuski film o takim gościu, no w dużym skrócie, słuchajcie, o gościu, który jest niepełnosprawnym i jest tam pewien taki czarnoskóry gościu, który, no, ja tak słabo to trochę streściłem, który, no, dostaje u niego pracę, żeby się nim opiekował, ale no to bardzo to, słuchajcie, spłyciłem, to jest taka trochę słabe może streszczenie, ale film jest, słuchajcie, naprawdę piękny. W sensie, mało jaki film, który w życiu oglądałem, mogę nazwać po prostu takim pięknym filmem, który łapie za uczucia, bo z reguły nie przepadam za takim kinem. Z reguły filmy, jakie wrażenia u mnie wywołują filmy, to po prostu jakieś takie emocje bardziej, jakie wywołuje taki, nie wiem, Avengersi, nie wiem, czy coś w tym stylu. Generalnie filmy, które uchodzą za blockbustery, no ale nie tylko, ale takich łapiących po prostu poważnych filmów, dramatów mało oglądam, oglądałem, owszem, ale stosunkowo jednak mało oglądam i to był, słuchajcie, jeden z takich filmów naprawdę no piękniejszych, jakie w życiu chyba można zobaczyć, naprawdę przepiękna historia, a właśnie, co ciekawe, to jest oparte na faktach, więc no życie, jak to się mówi, pisze najlepsze scenariusze czasami. Polecam wam, słuchajcie, zobaczyć, bo jest to naprawdę taki, no, film, który ogląda się tak, on jest pozytywny taki strasznie, w sensie, no nie, że dzieją się w nim same pozytywne rzeczy, ale taki, no, zostają, słuchajcie, w pamięci, piękna muzyka, no, naprawdę fajny film. Aż tak się teraz, słuchajcie, zamyślałem o nim, tak sobie myślę, kurde, ja chyba go muszę niedługo obejrzeć jeszcze raz, bo no dawno go w sumie nie oglądałem, więc muszę sobie go być może odświeżyć, bo to jest jeden z takich... Wow, co tu się stało? Na krawężnik najechałem, ale jak mi się tu... Jak straciła w ogóle równowagę ciężarówka, zarzuciło nią jak masakra. Ja tu sobie rozmarzam, widzę przed oczami sceny z filmu, takie, które mi się najbardziej podobały, a tu wypadek bym zaraz miał. No tak to jest, słuchajcie, trzeba uważać na drogach, nawet w grach. No i kurde, nie, już przejechałem na tym żółtym. O! Liczy się, że na czerwonym, pięknie. Który to już mandat dzisiaj? Drugi? Chyba tak. Cholera.
W ogóle, gdzie ja to zboże wiozę? Bo szkoda, że nie musiałem go wieźć, wiecie, z jakiegoś tam, nie wiem, na przykład gospodarstwa czy coś. Fajnie by to może wyglądało. No, ale ja się tutaj napatrzę, jak to wszystko wygląda teraz w ETS-ie 2, bo będę chciał sobie trochę odpocząć od tych wszystkich widoczków i tak dalej, bo wracam, tak jak powiedziałem, do Ameryki. Też, o! Tam ciężarówki są przecież oczywiście zupełnie inne, więc fajnie sobie trochę nimi pojeżdżę. Nimi się, inaczej się jeździ, inny jest zupełnie taki przecież widok tutaj w kabinie, no inaczej się też nawet, mam wrażenie, trochę steruje. No bo te ciężarówki jednak amerykańskie to jest zupełnie co innego. Fajnie, fajnie, słuchajcie, ja się cieszę na ten powrót. Mam nadzieję, że wy również, zwłaszcza, że tam będę jeździć po Waszyngtonie, jeszcze tam wcześniej nie jeździłem. Bo jak ten dodatek wyszedł, to ja już nie nagrywałem ATS-a, więc... No, więc zrobię to teraz. Policja tutaj, uwaga. Tamten, kurde, ja chciałem szybciej zjechać, ale tak mi się powoli ciężarówka rozpędzała, że myślałem, że jeszcze tamten gościu we mnie przedzwoli. No trochę mu się wypchałem, owszem, ale myślałem, że trochę szybciej po prostu zjadę. Ale na szczęście nie było jeszcze jednego wypadku. Czekajcie, gdzie ja muszę? Aha, tam jeszcze dalej kawałek. No i teraz... Jakie będzie parkowanie? Takie to łatwe. Co to ma być? Co to dla mnie? No po prostu, słuchajcie, aż sam się zaraz zacznę ze siebie śmiać. Tak to jest, jak ja powiem, co to dla mnie, a potem kurde cofam nie wiadomo ile. No ja z tych więcej nie mogę wyczuć czasami tych ciężarówek. Tak to jest, słuchajcie, jak się gra na klawiaturze. No bo ja jednak preferuję grać na klawiaturze, ale zapewne może by się to inaczej cofało na takiej kierownicy czy coś, ale no nie, no. Ja gram na klawiaturze i raczej nie planuję tego zmieniać. Dobra. Zlecenie ukończone, tak więc w tym materiale to już chyba będzie wszystko. Widzimy się ponownie w ATS-ie tym razem, natomiast ETS-a zobaczycie na moim kanale raczej dopiero za parę miesięcy. Więc ja już się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, cześć!